Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Paddle i jest to już nasz ostatni odcinek, jest to ostatni rozdział, z którym będziemy się męczyć, czyli Nuclear Power Station. Cóż, ostatni rozdział poszedł średnio, szczerze mówiąc, spędziłam przy nim jako przy całości chyba 1,5 godziny. Wy zobaczyliście tylko 0,5 godziny z tego. Nie wiem, czy mogę mieć nadzieję, że ten chapter będzie łatwiejszy, ale cóż. Może przynajmniej da mi mnóstwo satysfakcji, że udało mi się tę grę skończyć. Więc cóż, zapraszam do oglądania i zobaczymy, co nas czeka. Jest tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć poziomów. Pierwszy nazywa się Fireman, więc zagrajmy. Tak, tego chyba nie widzieliśmy ostatnio, przynajmniej nie całe. A tak, to było strzelanie tą armatką wodną, wydaje mi się. Tak, bo będziemy gasić pożar. Liquid water. You control a water cannon. Aim your water cannon at the flying embers to protect your truck. Aha, czyli mamy chronić nasz wóz strażacki, tak? Tak mi się wydaje. Aha. To śmiesznie wygląda. Oh no! Dobra. Czyli tu są jakieś takie dziwne odpryski, musimy to likwidować. Na razie nie jest trudno. Ups! Dobra, to zaczęło tak... Dziwnie... Czy nie wiem, w którą stronę... Ja przegrałam. Dziękuję bardzo. Dobra, spróbujmy od dołu to. Kurczę, bo ja muszę trafiać w te rozrzeżone miejsca i jeszcze pilnować mojego wozu. A to się cały czas pali. Okej, okay, to nie jest to takie najprostsze, jakby się mogło wydawać. O, tak wiem. Kurczę. Ciężko jest ogarnąć pilnowanie wozu i jeszcze strzelanie tą armatką, żeby się tam nie paliło. Dobra, to szybko się da zgasić. Dobra, zgaśmy to. Dobra, i teraz to na dole całkiem. No, na dole, na dole, na dole. Dobra, na dole, na dole, na dole. Uda się, uda się, uda się. Come on, come on, come on. Więcej wody na dół. Chyba się udało. Prawda? Yeah! Nawet srebro dostało. Say truck. O, blokowane osiągnięcie. Pewnie wydaje mi się, że dlatego, że ani razu nie trafiło nam w ciężarówkę. Czy tam ten wóz strażacki. Okej, to next level. Okej, dalej water. Let's to jump from cable. O nie! Skakanie z kabla na kabel, o mój Boże. Coming back down level to the cable, that's the liquid stick to it better. Oh my gosh. To będzie ciekawe. Nie wiem, jakie tu na nas czekają niebezpieczeństwa. Okej. Już wiem, jakie czekają na nas niebezpieczeństwa. Nie możemy za bardzo się rozpędzać.
A tu powinniśmy. Okej. Dobra. Oh my gosh. Czuję się dziwnie. Oh no! Co tu się dzieje? Niedobrego. Dobra, ale płynu mamy dosyć dużo. O kurczę. Teraz go stracę. Czy to jest exit? Tak szybko? Czy ja faktycznie wykrakałam, że te poziomy będą takie proste? New record! Yeah! Okej. Okay. Zaraz sobie wykraczę i będzie mega trudny poziom, którego będę przechodzić, nie wiem... pół godziny albo godzinę. Dobra, dalej mamy wodę. Dalej mamy skakanie z kabla na kabel. I read the signs to anticipate the dangers. O kurczę. Dobra, musimy zwracać uwagę na znaki, coś czego ja nie robię zazwyczaj. Byłabym kiepskim kierowcą. Okej, okay, tu jest jakieś... sieka... Okej. O kurczę. Tutaj trzeba jakoś przeskoczyć chyba. Dobra. No, come on, come on. Wodo. Tutaj jakieś ptasiory latają. Okej. Okay. O, dobra, dobra, nie tak. Wow. Wow. Ups. Trochę pojechałam. Bo już myślałam, że zaraz będzie znowu ten kabel się zrywał. Dobra, jeszcze raz. Nie wydaje się takie trudne. Tylko trzeba dobrze wymierzyć sobie. Okej, tu nie straciliśmy. Teraz przeskoczyć. Ups. Tu tam coś się dzieje. O! Uda się, uda się, uda się! O mój Boże! Chyba to przelecieliśmy. Czy to się zaliczyło? Okej! Byłam pewna, że to się nie zaliczy, bo ta woda nie przejechała po kablu, tylko po prostu wyskoczyła. Dobra, nieważne. Idzie mi zdecydowanie za dobrze. To nie jest normalne. To nie jest normalne w tej grze. Zdecydowanie. Czy to jakiś komar? Nienawidzę komarów. Uj. Bzz, bzz, bzz. Coś się stało. Ktoś wcisnął czerwony guzik. Jak wiadomo, czerwone guziki nie są dobre. Okej. Okay. Yellow cake. O mój Boże, to brzmi dziwnie. Liquid sodium. The liquid loses its radioactivity. Oh yeah. When it comes into contact with turnstiles. The radioactivity in your liquid lets you open certain doors. Okej, sprawdźmy jak to działa. No, świetnie. Wracamy do dziwacznych tych. Ups. Okej. Okay. Teraz już się zaczyna trudniej. Zdecydowanie. O kurczę. No, jak tu nie stracić tyle tego płynu? To mi się przypomina trochę zabawę z lawą, bo tam też musieliśmy pamiętać, żeby ta lawa była... taka, wiecie, ciągle gorąca.
że ciężko to zrobić. Może zrobimy to inaczej. Tu. Tu. O. A! Okej, ale przetrwało. Trochę więcej. O, radioaktywność. Czekajcie, jak za radioaktywność? Czy ja mogę się jakoś naradioaktywować jeszcze? To by nie ważne. Aha, to ja tędy chyba nie przelacę. Muszę iść dołem. To muszę chyba przeskoczyć. Tak. Okej. Wow. Nie, to zdecydowanie trzeba przeskoczyć jakoś mocniej. To będzie mega trudne. Teraz zginę. Czuję to. No. No. Please. Oh my gosh. Nie. Próba tak, please. Oh my god. To będzie trudne. To jest naprawdę mega trudne. O, patrzcie, otworzyło się. LOL. Czyli trzeba mieć dużo płynu. O. O nie, to straciłam. O, come on, come on, come on. No, więcej. Nie ma was tam więcej. Jesteśmy dosłownie na styk. Oh my gosh. Udaj się, proszę. Jest! Dzięki ci, panie, udało się. Mój Boże, ale to jest na resztkówce dosłownie płynu. Oh my god, dobra, męczyłam się z tym strasznie długo, więc przywracam tej grze honor i te poziomy są mega trudne. Więc zaczynamy dalej. Jakby nam było mało tego. Napiję się herbatki. Tu chyba piszę to samo, co wcześniej. Więc jedziemy. Oh my gosh. Okej, to było mocne. Więc gdzie płyniemy? Ups. Ups. Czekajcie, trochę więcej tego płynu. Jesteśmy dosłownie na resztkówce znowu. Ale początek epicki. Tak, tylko potem jak będę próbowała drugi, trzeci raz, to pewnie... Jakby się tak nie ma. No i ta prędkość. No tak. Oczywiście. Tak, tu trzeba się mocno rozpędzić, zdecydowanie. No to znowu się... O, coś tam straciłam. O, oh, fuck! To jest trudne. Uh-huh.
Nie wiem, czy się tam uda wskoczyć. Teraz. O, o, o! Czekajcie. Czekajcie! Yeah! Zwycięstwo! Pokonałam ten poziom! Wreszcie! Mój Boże, też się natrudziłam. Ale mamy srebro! Wow! Nawet nieźle. Ale jeju, te poziomy naprawdę są mega trudne. To co było w poprzednim poziomie, to nic! To, co tutaj się dzieje, to jest wow! Czy to jest już ostatni poziom? Byłoby mi miło, jakbym się dowiedziała. Liquid sodium. The controls are reversed. Nie! And why not go left instead of right? Nie! Sterowanie jest zamienione. Prawa jest lewą, a lewa jest prawą. Nie podoba mi się to. Rezygnujemy. O, nie mogę zrezygnować. Czekajcie. Sprawdzę tak na szybko, czy to jest ostatni poziom. Bo to już spędziłam naprawdę dużo czasu na tym. No, ale na szczęście nie kilka dni. Tak, to jest ostatni poziom Fission. Dobra. Spróbujmy zmierzyć się z ostatnim poziomem. Ale czuję, że to będzie... O, jeszcze gorsze. Chociaż, czekajcie, na razie sterowanie nie jest zmienione. Więc o co chodziło z tą prawą i lewą? Jeszcze nie wiem. Albo jednak. Nie rozumiem, czekajcie, nie kapuję tego. Kompletnie. Ale nie przeskoczę to, no. A nie przeskoczę, dobra. Okej, to zaczyna wyglądać tak jak to w kosmosie. Widzicie to? Widzicie to? Niedobry ekran. To jest ostatni level. Nie ma tu już pomijania. Nawet jakbym chciała skorzystać. Do tej pory ani razu nie pomijałam żadnego levela, więc jestem z siebie dumna. Mam nadzieję, że ten poziom też uda mi się przejść i nie będę musiała, nie wiem, przerywać nagrywania na dzisiaj, bo się zmęczę. Ale kurczę. Widzicie, jakie to brudne? Nie, musimy się trochę rozpędzić. Okej. Okay. Tam jakieś pociągi jeżdżą, co to jest? Mój Boże. Wygląda to dziwnie. Aha, ekran jakby zachowuje się tak samo, jakby był. Tylko, że... Znaczy, kontrolsy zachowują się tak samo, ale... Jakby nie wiem, to jest dziwne. Znowu muszę przekręcać monitor. Znaczy, do tej pory nie przekręcałam, ale... To wygląda tak, jak miała przekręcić teraz. Dobra, jedziemy dalej. Ups. W tę stronę. Dobra, jeszcze trochę płynu mamy. Błagam, niech ten poziom będzie prosty. A nie, to w drugą stronę teraz. Niech ten płyn spłynie. Nie, nie. A, bo to musi być, dobra, musi być rozpędzone.
Jest dziwne. Stój. Tutaj mi przynajmniej strzałki podpowiadają w miarę. Czekajcie, jeszcze raz się rozpędzimy. Rozpędzimy się. No, come on, come on, płynie. Stój, 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 stój! O Boże. Ja tu nawet mało tego płynu należy... A, mylą mi się te strzałki, jak już jest do góry nogami. To tak jak w tym poziomie z rakietą, dosłownie identycznie. No, come on! Dobra, już zostawmy to. Ups. O kurczę. Co tu trzeba robić za wybryki natury? Nie wiem. Nie wiem, gdzie ja mam z tym niby dojechać. Chyba tu. Oh gosh! Jesteśmy w stosownej pozycji, czuję to. To nie jest ostatni etap. O! Stój! Płyń! Płyń! No! Chcę już to skończyć, proszę. Proszę, 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 proszę. Oh! God. Tam jest to jeszcze trudniejsze. Boże, nie dam rady, nie dam rady. Dobra, wiecie co odkryłam? Była o tym podpowiedź na tym ekranie właśnie, ładującym ten poziom. A ja nie wiedziałam za bardzo, o co chodzi. Cóż, teraz już wiem. Jest tu alternatywna droga. Możemy nie iść według strzałek, tylko właśnie w lewo. O. I w ten sposób. O, wow, wow. Się trochę to rozpędzi. Dzięki temu chyba powinniśmy mieć więcej płynu, jeśli nam się uda. To trafimy i tak na tą główną jakby trasę. Ale wiecie, mamy... Wow! Większą szansę, że więcej płynu. Tutaj wyskoczy. Wow. Tylko teraz mi się pomieszały kierunki. Dobra, w tę stronę. Muszę się rozpędzić.
właśnie się znowu porozklejało to wszystko. Miało być więcej płynu, no ale widzicie. Powinnam to delikatniej zrobić, no, no. Cóż, że mi się nie udaje, no to już nie moja wina. Ale tak teoretycznie powinno być prościej. No, jakby to dobrze zrobić, to byłoby prościej. Już niedaleko. No, no, jesteśmy blisko. Jest. Udało się. Mój Boże, ile ja się nawalczyłam z tym poziomem, nie macie pojęcia. Chyba najdłużej z wszystkich możliwych poziomów dostałam jakieś 2 osiągnięcia i złoto, yeah! Pokonałam tę grę. Mogę bez siebie dumna. The end! O, to takie smutne. Dobra, zobaczmy the end. Może będzie jakiś fajny. Wszystko się rozwali. Elektrownia nuklearna pójdzie w pizdu. Cofnie się czas i będziemy mogli zaczynać od nowa. Nie lubię tej gry. Nie no, żartuję oczywiście, ale ona jest naprawdę wkurzająca. Tak, czas o przestrzeni się cofamy i w ogóle wszystko możemy zaczynać od nowa. Dzięki, gro. To jest bardzo miłe zakończenie, tak. Nie! Thank you guys! Ja wreszcie i mogę wreszcie zakończyć ten odcinek i ten let's play, bo naprawdę ten odcinek już trwa 1,5 godziny. Oczywiście zobaczycie znacznie krótszy, ale cóż. Nie chcę was tutaj zanudzić moimi niezliczonymi próbami przejścia tego poziomu, bo po prostu wow. Przy okazji możecie się podzielić, jeżeli też gracie w tą grę lub graliście, to jak długo zajęło wam przejście danych poziomów, czy w ogóle przeszliście, czy na przykład przeskakiwaliście niektóre poziomy. Chętnie bym usłyszała w komentarzach, czy poczytała w komentarzach, bo mnie to interesuje, czy tylko ja jestem taka lamiąca, czy jeszcze ktoś jest, powiedzmy, taki sam jak ja. No i cóż, no, wreszcie ukończyliśmy tę grę, pokonałam ją, jestem normalnie z siebie dumna, bo nie pominęłam żadnego poziomu, wszystko przeszłam, co było tutaj do przejścia, oprócz oczywiście wyższego poziomu trudności. Ale po prostu ja nie wyobrażam sobie wykręcać tam czasów na tym wyższym poziomie. Wow, także... Normalnie pała na orgazm. Wybaczcie. Ale naprawdę się cieszę, że przeszłam tę grę, że udało mi się i jej! To było mega trudne, zwłaszcza na ślepo, gdzie kompletnie nie wiedziałam, jakie te poziomy będą i w połowie gry, kiedy zaczęło się to już robić naprawdę mega trudne, to dotarło do mnie, Boże, dziewczyno, co ty wyprawiasz? Nie, ale dobrze, przeszłam. Yeah. Okej, nie będę się jakoś bardzo rozwodzić nad tą grą.
nie miała jakiejś super ekstra fabuły, o której można by mówić godzinami, czy ekstra grafiki, nie wiem. Że grafice to ja nigdy nic specjalnego nie mówię, bo się na tym nie znam. Ale powiem, że mimo właśnie tych trudności bardzo mi się podobała. Głównie ze względu na pomysł. Pomysł po prostu to jest, nie wiem, główna gwiazdeczka danej gry. Jeżeli gra ma pomysł, to już wygrała. To już wygrała. Obojętnie jaka jest ta cała otoczka, no może bez przesady, ale żeby była, no powiedzmy na chociażby średnim poziomie, to nawet ten pomysł potrafi ją przebić. Tak mi się wydaje. I ten pomysł tutaj z fizyką, z tym płynem, poruszaniem ekranem, taki nietypowy, oryginalny, jest moim zdaniem naprawdę świetny. I nie wiem, warto w tą grę zagrać, jak najbardziej. Fajnie to wszystko wyglądało. Graficznie też. No i miło było właśnie zagrać w taką grę inną niż wszystkie do tej pory. No i dodatkowo poziomy bywają naprawdę pomysłowe i ciekawe, bo ja się spodziewałam, że może w pewnym momencie tej gry jakby zabraknąć pomysłów twórców i zaczną się powtarzać albo nie wiem, zrobią jakieś takie poziomy na odwal się i nie będzie to fajne. A tu mnie naprawdę miło zaskoczyli, że cały czas ten poziom rósł, był fajny. Cały czas te poziomy nas zaskakiwały. Co rusz czymś innym się sterowało. Nawet czasem nie samymi płynami się sterowało, tylko jakimiś pojemnikami albo Apollem, sondą kosmiczną, nie wiadomo co jeszcze. Także to jest super. I co jeszcze? Wydaje mi się, że to właśnie, że gra jest taka wymagająca, że nie wiem, daje mnóstwo satysfakcji po przejściu, powinno to działać na plus, zwłaszcza wśród gier, których po prostu jest bardzo dużo takich banalnych, prostych, teraz te takie komercyjne gierki, które wychodzą, są naprawdę bardzo proste, bo są wydawane dla wszystkich graczy, czyli nawet dla tych niedzielnych, którzy siadają do komputera, powiedzmy, tylko w niedzielę? Nie, ogólnie rzadko. I mimo wszystko chcą zagrać w coś odprężającego, coś, nad czym się nie będą trudzić, męczyć i tak dalej. Dlatego większość gier jest tworzona właśnie pod tych graczy również. I ci, którzy powiedzmy chcą jakiejś trudności, jakiejś wymagającej gry, no to muszą szukać głębiej, znacznie i właśnie, nie wiem, moim zdaniem powinny powstawać również w tych komercyjnych grach, takie, które będą wymagające dla gracza, no bo jest grupa ludzi, która lubi takie gry, które są naprawdę bardziej wymagające i dają o wiele więcej satysfakcji z przejścia. Ja jestem osobą właściwie różną pod tym względem, bo zarówno lubię proste gierki, czasami po prostu jestem tak zmęczona, że już mi się nie chce w nic innego grać, tylko po prostu coś prostego, banalnego, gdzie sobie poklikam, albo nie wiem, porozbijam się samochodem i wygram mimo wszystko. Także czasami mam tak, że mogę grać w coś prostego, banalnego, a czasem mam ochotę na coś właśnie wymagającego, co nie wiem, gdzie użyję moich szarych komórek, albo to w przygodówkach, przy zagadkach, albo właśnie w tego typu grach, chociaż to jest taki naprawdę oryginał wśród gier. No i u mnie to bywa różnie. Zależnie od nastroju, to lubię w coś innego pograć. Dlatego no, tak jest. No i cóż, ode mnie ocena tej gry 9 na 10. Naprawdę bardzo zachęcam, żebyście sobie sami zagrali, jeśli lubicie takie wyzwania, bo to jest naprawdę coś. Jeszcze tutaj można wykręcać te czasy, można sobie wybrać wyższy poziom trudności i tam są pewnie
bardziej wykręcone właśnie te czasy i można próbować na złoto w każdym poziomie i myślę, że to też jest fajne, także jeżeli ktoś ma takie zapędy hardkorowe, to tutaj jest ta gra dla niego jak najbardziej. No i co? To by było już wszystko. Mam nadzieję, że nie rozgadałam się za bardzo na koniec, chociaż pewnie to jest... pewnie tak nie jest. Ale po prostu musiałam się wygadać. Już jestem dzisiaj totalnie, nie wiem, zmachana po tych ostatnich poziomach. Także kończymy ten let's play. Tu już nic więcej innego nie zostało. Wszystkie poziomy żeśmy przeszli. Chociaż w sumie, co to jeszcze, nie wiem, co to jest? Leaderboard. Aha, to są jakieś rankingi. O mój Boże, nie wiem, czy chcę na to patrzeć. No i w sumie tyle, to nic tutaj więcej nie ma. Także dziękuję bardzo wszystkim, którzy dopingowali. Jeśli trzymaliście kciuki, to bardzo dziękuję, na pewno to bardzo pomogło. Dziękuję, żeście oglądali, komentowali na bieżąco. Cieszę się, że zainteresowałam tą grą tak wielu z Was. Naprawdę widziałam po wyświetleniach i po komentarzach, że sporo z Was polubiło tę grę. Cieszę się niezmiernie, bo takie gry naprawdę należy, nie wiem, reklamować, żeby jak najwięcej ludzi zauważyło, bo są ogólnie, prawda, mało znane. Jeśli ktoś się dokopie, no to jest. Wiadomo, nie mają jakiejś super reklamy, nie są komercyjne. A mimo to przecież są fajne i ciekawe i wymagające, także jak najbardziej do zagrania. Dobra, także to już by było wszystko. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. No i do usłyszenia w kolejnych let's playach. Na razie, pa pa!